Kolejnym kodekiem, o którym chciałbym wam powiedzieć, jest QuickTime. Jednakże QuickTime nie do końca jest kodekiem, jest to też kontener. Także musimy tutaj rozpatrywać to pod kątem także kontenera. Kodek QuickTime został wyprodukowany przez firmę Apple i firma Apple bardzo promuje ten kodek, tworzący trailery właśnie za pośrednictwem QuickTime'a. W komputerowym świecie, że tak powiem, QuickTime jest dosyć rzadko używany, ponieważ pomimo tego, że oferuje naprawdę niesamowitej jakości pliki, no są to pliki jednak ważące sporo. Załadujmy sobie plik, który przygotowałem tutaj, jest to 0.0052 MTS. Jest to króciutki fragmencik zgrany z kamery, trwający niecałe 10 sekund, chyba, a może nawet ponad 10 sekund, dlatego że przerobienie tego na format QuickTime no, będzie powodowało, że plik końcowy będzie naprawdę duży. Spróbujmy wrzucić to do rendera. Przypominam, że pracujemy na Sony Vegas Pro. Wybierzmy sobie z naszych presetów QuickTime. Aktualnie jest tu QuickTime 7. Nie ma znaczenia, którą wybierzemy jakość, bo i tak chciałbym, abyśmy kliknęli Customize. A może zamiast tego na początek ustawmy, gdzie ma zapisywać się plik. Folder QuickTime. Nazwijmy sobie tutaj jako QuickTime High, czyli wysokiej jakości. Kliknijmy którykolwiek i kliknijmy Customize Template. Jak widzimy, mamy dokładnie te same wartości i te same funkcje, co w pozostałych kodekach. Na sam początek wybierzmy sobie High Definition, czyli 1920x1080, ponieważ film jest nagrany w takiej rozdzielczości. Ilość klatek na sekundę nagrywałem, kamera nagrywała w 50 klatkach, ustawmy jednak w 25. Kolejna rzecz, nie ma tutaj przeplotu, więc możemy ustawić Progressive Scan. Aspect Ratio 1. No i mamy tutaj wideo format. Aktualnie, jak widzicie, QuickTime posiada bardzo dużo tych przeróżnych formatów. Między innymi jest H263, Motion JPEG, PNG i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te kodeki należą właśnie do jednej rodziny QuickTime'a i plik, który zostanie wyeksportowany, będzie oczywiście z rozszerzeniem MOV, aczkolwiek film będzie skodowany którymś z tych właśnie kodeków, między innymi Sorenson, który jest wykorzystywany przy kodowaniu plików FLV. Najwyższą jakość plików oferuje animacja. Samo wybór tego powoduje, że nie mamy za bardzo zbyt dużej ingerencji w to, w ustawienie samego kodeka. Możemy wybrać jeszcze kolor. Wybierzmy 32-bitowy kolor. Quality ustawmy high, czyli na dokładnie na 100%. Audio. Standardowo możemy ustawić Q-Design Music, czyli też kodek Apple'a. Ja tutaj na potrzeby tego filmu wyłączę całkowicie dźwięk, bo nie będzie on mi do niczego potrzebny. W porządku, kiedy mamy już to ustawione, kliknijmy OK. Mamy QuickTime High i spróbujmy to zrenderować. 10 sekund filmu renderuje się długo. Nie ukrywam, że jest to kodek dosyć wolny i w najwyższych jakościach właśnie stworzenie takiego kodeku na presecie animacji no zajmuje dużo czasu, no ale jest to faktycznie jakościowo, ten plik jest bardzo dobrej jakości. Kolejna rzecz, no nie wszystkie odtwarzacze odtwarzają pliki MOV. Także przed wykonaniem filmu musicie zapoznać się ze specyfikacją, czy film na sprzęcie, na jakim będzie on odtwarzany, czy ten sprzęt oczywiście się nadaje do tego, żeby plik MOV otworzyć. Na pewno odtwarza się na urządzeniach Apple'a, na pewno można go otworzyć bez problemu na komputerze po zainstalowaniu oczywiście kodeka QuickTime. Jak widzicie, trochę trwa. Na 10 sekund animacji, na 10 sekund filmu praktycznie ponad minuta chyba wyjdzie, no także jest to dosyć dużo. Zobaczymy, jakiej wielkości będzie plik. Podejrzewam, że będzie on bardzo duży. Na pewno większy od pliku wejściowego, co jest dosyć, można powiedzieć, bez sensu, bo jeżeli chcemy skompresować film, no to jak sama nazwa wskazuje, chcemy zmniejszyć jego objętość, zachowując jak najwyższą jakość obrazu. No zobaczcie, ile to, jak to długo się renderuje. No za chwilę powinien być gotowy. Jeszcze 3 sekundy. Otworzę sobie już tutaj plik. I to mamy QuickTime. No i mamy 100%.
Możemy zamknąć i otworzyć tutaj folder. Mamy QuickTime High. Słuchajcie, wielkość tego pliku zajmuje 1,96 giga, czyli koszmarnie duża wielkość. Przypominam, że jest to tylko 10 sekund filmu. Jak widzicie, obraz można spokojnie powiedzieć, że jest bezstratny, bo no, wielkość pliku przekracza wielokrotnie wielkość pliku wejściowego, no także jest to sporo. Także w używaniu QuickTime'a samego tego filmu nie będzie na płycie, ponieważ on jest za duży i nie ma sensu pokazywać Wam tylko 10 sekund, który zajmuje 2 GB, bo nie ma po prostu to sensu. Spróbujmy zrenderować ten film na mniejszych ustawieniach. Wybierzmy ponownie sobie QuickTime, jednakże zamiast animacja wybierzmy może sobie, no niech będzie na przykład JPEG 2000. Mamy tu możliwość ustawienia tego JPEG 2000. Zostawmy standardowo ustawieniach. Ponownie tu mamy, nie mamy wyboru 32-bitowego koloru, więc ustawię 24-bitowy kolor, kliknę OK. Nazwę sobie jeszcze ten plik jakoś inaczej, QuickTime Motion JPEG, JPEG, w zależności jak tam kto mówi. No zobaczmy, jak to wygląda pod względem szybkości, no i oczywiście wielkości pliku, bo wydaje mi się, że QuickTime jednak nie jest do końca dobrym kodekiem, jeżeli chodzi o wielkość pliku, ale na pewno jest dobry, jeżeli chodzi o jakość tych plików. Jeżeli macie dużo miejsca na dysku i chcecie mieć filmy w najwyższej jakości, w najwyższej możliwej jakości, no to zalecam jednak używanie kodeka QuickTime. Jeżeli pracujecie nad animacjami na przykład 3D, no ma to faktycznie wtedy sens. 11 sekund zajmuje 213 mega, także i tak jest to dużo. Nie wiem, czy jakościowo jest on aż tak różny od tego filmu 2-gigowego, nie wydaje mi się. Ale wracając do tematu, jeżeli potrzebujecie film najwyższej jakości do backupów, jeżeli pracujecie na przykład nad animacjami 3D i potrzebujecie ten film wasz wyrzucić w na jak najlepszej jakości, no to wtedy zalecałbym jednak ten QuickTime na presecie animacji na 100% jakości, aczkolwiek no, musicie się przygotować do tego, że ten plik będzie naprawdę, naprawdę ogromny. Do samego QuickTime'a wrócimy jeszcze za sprawą tworzenia plików wideo z przezroczystością. Niewiele kodeków to potrafi, a jednym właśnie z kodeków, który potrafi zrobić plik wideo z przezroczystością, z kanałem alfa, jest właśnie QuickTime. No i powiem szczerze, to się przydaje, ale do tego oczywiście dojdziemy w kolejnych częściach naszego kursu.